Samochód stoi. Siemano, z tej strony Bracia Exploration. Tym razem nietypowe przywitanie oraz nietypowe wejście do budynku. Ponieważ, jak widzicie, musimy wejść przez okno. Ponieważ z drugiej strony jest działająca firma. Mamy nadzieję... Jesteśmy już w środku. Zastanawiam się, co to jest. Co to mogło być? To łóżko szpitalne. Tak, pierwszy. Na kroplówkę. Pierwszy pokój, już taki rarytasik. Mogło być stanowisko do prześwietleń. Na powierzchni rentgenów. Nie będziemy robić zdjęć, żeby oszczędzić czasu. Wejście na strych. Więc tak, będziemy starać się zachowywać cicho. Może trochę mniej mówić na tym nagraniu. Tak, trochę na pewno. Tu widać była jakaś kuchnia. A tam, nie wiem czy będziecie widzieć przez okno, tam jest ta działająca firma. Kolejny pokój, kolejne łóżko. Także to z pewnością był jakiś oddział szpitalny. Tu kolejne łóżko na korytarzu, na środku. Krzesło w toalecie. Potłuczone umywalki. Wszystko zniszczone. O, kolejne łóżko. Zobaczcie, nawet jest pilot do sterowania tym łóżkiem. Czyli to na pewno był szpital. Tam pewnie są bezpieczniki. Rozdzielnia. O, proszę bardzo. Piwko. Zebek, zobacz jaki rarytasik. Zamknięty browarek. Proszę bardzo, zamknięte. Odstawiamy tak jak było, pamiętamy. Urbex to nie wandalizm, więc nawet takie rzeczy zostawiamy na miejscu. Tak, bardzo prawdopodobne. Kolejna puszka. Tu mamy chyba główne wejście. I zaraz będą pomieszczenia, z których będzie nas coraz bardziej widać. Także tam po cichu i na szybko. I czynna firma, tam stoi samochód, nie wiem czy widzicie na nagraniu.
teraz zmierzamy według nas w tą bezpieczniejszą część. Teoretycznie nie powinno. O, a to była chyba jakaś ławka? Tak, kolejne pokoje. Kaloryfer wyrwany ze ściany. Ale zawalone. I kolejne łóżko. Kolejne łóżko niestety bardzo zniszczone. Tu mamy kolejne łóżko w pomieszczeniu. A tu mamy... Tu mamy kabinę prysznicową. Co my tu mamy? Toalety. Wanna. Mamy wannę. Kolejna wanna, czyli kolejne toalety. Sypiący się sufit. Lampa już spadła z góry. Naprawdę, budynek w stanie nieciekawym, ale trochę sprzętu szpitalnego zachowane. Myślimy, że to był sprzęt szpitalny, no sami ocencie. Tak wygląda. Ale tu kolejne takie pomieszczenie. Tak nam się wydaje, że to był budynek szpitalny. A więc tak, nasi widzowie, my cofamy się do wyjścia. Jeżeli film wam się podobał, oczywiście łapa w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, na dole subskrybuj, obok dzwoneczek, a na pewno nie ominie was nasz żaden nowy film. Cześć! Cześć.